bo to chodzi o nasze bezpieczeństwo, nasze rodziny, miejsce pracy przede wszystkim, żebyśmy mieli też do czego wrócić, prawda? Witam panowie. Przypominam o przestrzeganiu zasad ochrony dróg oddechowych związanych z epidemią koronawirusa. Stosowanie masek, w miarę stosowania się do zachowania odległości. Wiadomo, że w naszej pracy to jest na dole ciężkie, ale prosiłbym was bardzo o stosowanie tych rygorów. Przypominam o tym, że na bramie są pomiary temperatury. Systemy termowizyjne rejestrują temperaturę ciała przy wchodzeniu. I bardzo bym prosił o nie próbowanie oszukiwania tego systemu przez stosowanie jakichś domowych metod zbijania temperatury, bo człowiek zarażony może pozarażać całą resztę załogi i będziemy wszyscy niestety musieli się udać na kwarantannę. Życzę szczęśliwej szychty. Szczęść Boże. Nie lekceważ objawów chorobowych w żaden sposób. Jeśli masz gorączkę, boli cię głowa, nie sięgaj do swojej domowej apteki, jak robiłeś to kiedyś przed pandemią. Teraz kategorycznie musisz zgłosić się do swojego lekarza. Informuj, jeśli masz gorączkę, nie zatajaj tego, nie próbuj w żaden sposób zaciemniać tego obrazu gorączkowego, ponieważ to zaciemnianie może prowadzić do tragedii związanej z zarażeniem dużej ilości ludzi. Nie okłamuj więc siebie, swojej rodziny, swoich przyjaciół, swojej kopalni. Człowieku, jeżeli jesteś chory, zostań w domu, nie zarażaj ludzi.